Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy razem, za to, że mamy taką wspaniałą społeczność i za to, że możemy się rozwijać. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy rozumieli to, co mówimy, co słyszymy, żebyśmy naprawdę to wykonywali. To jest nam bardzo potrzebne, drogi Chryste. Amen. Amen. Kochani, będę dzisiaj rozmawiał o czymś, czego właściwie warto się bać. O czymś, co niekiedy nas dotyka i o czymś, co nie jest właśnie tym planem Bożym. A będę mówił o tym, że straszna jest samotność. Na początku zajmiemy się przykładem Adama, potem Józefa, a na sam koniec najwspanialszej postaci w Biblii. Więc zaczynamy od Adama. Przygotujcie swoje Biblię na podorędziu, bo jak zawsze chciałbym, żebyśmy te kazanie tworzyli razem. I proszę, niech ktoś przeczyta na sam początek z Księgi Rodzaju, z drugiego rozdziału, z 18 wersetu aż po 20. Drugi rozdział, 18 po 20. Proszę, żeby ktoś głośno i wyraźnie przeczytał. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka. Chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak aby każda żywa istota nosiła nazwę nadaną ją przez niego. I człowiek nadał nazwę wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom kul, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby im. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj sytuację, oczywiście dla większości ludzi, którzy czytają Biblię, zrozumiałą. Mamy tutaj sytuację Adama, który został dopiero co tam stworzony. Mamy Adama, którego właśnie Pan Bóg stworzył w swoim procesie stwarzania. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo Adam znajduje się właściwie w idealnych warunkach, prawda? Jest w idealnych warunkach. Ma wszystko, czego mu potrzeba. Jest idealna temperatura, piękne kwiaty, piękne drzewa, piękna roślinność, piękna ziemia, piękne zwierzęta tam są. Ma właściwie takich kompanów, prawda? Ma postaci, które są przy nim. Widać, że tam są właśnie zwierzęta, on je nazywa, on się nimi, o nie troszczy i przebywa z nimi. Możemy przypuszczać także, że w tym ogrodzie są z nim aniołowie, którzy go uczą, którzy z nim przebywają, którzy się z nim po prostu widzą. Ale też jest ktoś o wiele większy od aniołów. W tym ogrodzie też jest Bóg przecież, który rozmawia z Adamem, który przychodzi do niego, który go też naucza. I widzimy, że Adam ma te postacie wszystkie wkoło siebie. Adam ma wiele stworzeń wkoło siebie. Właściwie można by powiedzieć, że Adam nie jest samotny, prawda? Tak obiektywnie rzecz mówiąc, to są różne istoty, które go otaczają. Ale Adam w rzeczy z takiej głębokiej, takiej wiecie, na poziomie takiego bardzo głębokiego człowieczeństwa, on czuje się samotny. Bo widzicie, zwierzęta są stworzeniami, które być może są mniej, nie być może, ale są mniej inteligentne od ludzi, mają inny sposób zachowań, inaczej wyglądają, inaczej funkcjonują, inaczej wyglądają ich dążenia i cele. Aniołowie są po prostu zupełnie inną formą życia, tak jak właśnie w liście do Hebrajczyków jest napisane, że jest tak. Do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp. Czy nie są oni wszyscy duchami do posług posyłanych do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Widzimy, że aniołowie są istotami, które są zupełnie inaczej skonstruowane u podstawy niż człowiek. One są bardziej właśnie coś na kształt ducha, po prostu inną mają w ogóle formę pewnie. Są zupełnie inne od człowieka. Potem mamy naszego Boga, który jest
najbliższym przyjacielem zapewne naszego Adama, naszego człowieka, którego dzisiaj patrzymy, którego historię studiujemy i widzimy, że Bóg jest jego naprawdę wielkim przyjacielem. Ale jednak Bóg jest czymś większym, prawda, od człowieka. Bóg ma jednak te drogi o wiele szersze. To pojmowanie jego jest o wiele inne, o wiele często dziwniejsze od naszych dróg. No a Bóg pewnie też składa się, że tak to nazwę, być może z jakiejś innej materii niż człowiek, prawda? Adam potrzebował kogoś swojego pokroju, swojego rodzaju, swojego po prostu sposobu myślenia. Potrzebował jakiejś kompanii. I proszę, żebyśmy przeczytali rodzaju 2, 21 po 24. Jeżeli ktoś już będzie gotowy, proszę, żeby przeczytał te wersety. 2, 21 po 24. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i na zapełnił ciałem miejsce po nim. A z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział: to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Dziękuję serdecznie. Kochani, widzimy, że Adam jak reaguje na Ewę. Wow, prawda? Zaczyna śpiewać, wytworzy pierwszą pieśń w historii ludzkości, prawda? Zapisaną pierwszą pieśń. I to jaka jest pieśń? Właśnie pieśń miłości. Pieśń tego, że człowiek przestaje być samotny, prawda? Adam zobaczył kogoś jego pokroju. Adam przestał być sam. Więc jak widzimy, nawet w idealnych warunkach, naprawdę idealnych, to człowiek może czuć się samotny. I jak widzimy, Bóg też przeciwdziała tej samotności. Od samego początku, nawet w idealnym świecie, Bóg daje człowiekowi kogoś. Potem przechodzimy do historii Józefa. Józefa, który znalazł się w Egipcie. Proszę, otwórzmy na Księdze Rodzaju, 37 rozdziale. 37 rozdział, wersety 18, 24, a potem 28. Proszę, żeby ktoś głośno przeczytał. 37 rozdział, 18 po 24 i na końcu werset 28. Zapraszam serdecznie. Bracia zobaczyli go już z daleka, zanim zbliżył się do nich. Zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów. Dalej zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. Nie odbierajmy mu życia, powiedział. Nie przelewajcie krwi. Wrzućcie go do tej pustynnej studni, ale nie podnoście na niego ręki. Ruben próbował w ten sposób uchronić Józefa przed nimi, aby następnie doprowadzić go do ojca. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie, i rzucili go do studni. I o tym jest ósmy, tak? Tak. Gdy kupcy midianscy mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników. Dziękuję serdecznie. Widzimy tutaj postać młodego Józefa. Człowieka, który jest bardzo kochany przez swojego ojca. Ma dużą rodzinę. I wyobraźcie sobie tę sytuację, że ona jest o wiele bardziej różna od tej sytuacji Adama. Adam jest w bezpiecznym środowisku, w dobrych relacjach, nic mu nie przeszkadza, nic mu nie wadzi. Jedynie tylko samotność. I Pan Bóg przeciwdziała tej samotności, dając mu kobietę. A co spotyka Józefa? Samotność Józefa jest okraszona tragicznymi warunkami. Wiem, że niektóre rodzeństwo byłoby tak z chęcią sprzedało swoje, na przykład młodsze rodzeństwo komuś, ale to jest sytuacja, która jest tragiczna. Wyobraźcie sobie, że
nie macie takiego w ogóle, takiej chęci do tego, żeby wasza rodzina was nienawidziła. A jednak całe wasze rodzeństwo, jedyne czego pragnie, to waszej śmierci i chce was zabić, wrzuca was do studni, a potem, bo znalazł się jeden łaskawy, który stwierdził, że może głupim pomysłem jest zabijać swojego brata, to stwierdzili, że go sprzedają do niewoli. I Józef potem znajduje się w różnych sytuacjach. Znajduje się jako niewolnik w domu Potyfara, potem znajduje się w więzieniu i w końcu na dworze Faraona. I może się wydawać, że niekiedy Józef nie jest samotny. No bo ogólnie Potyfar no jest mu przychylny, prawda? No nie licząc tej końcówki, ale ogólnie Potyfar jest mu bardzo przychylny. W więzieniu ten zarządca więzienia też jest mu przychylny, prawda? Potem Faraon też jest mu przychylny. Ale w gruncie rzeczy Józef dalej jest samotny. Wiecie, ta sytuacja jest dla mnie wyjątkowo tragiczna. Ja szczerze mówiąc strasznie bałbym się tego typu samotności. Kiedy nie jesteś sam, ale od ludzi wkoło, których znasz, z którymi pracujesz, zależy stricte twoje życie. Jeden błąd, jedno potknięcie i dzieją się z tobą okropne rzeczy. I właśnie być może nawet otaczali go ci ludzie, prawda? Ale to nie byli ci sami ludzie. To nie była jego rodzina. To nie był jego ojciec. To nie była jego ziemia. To nie był jego język. To nie były jego zadania codzienne. Był samotny, zupełnie inne otoczenie, zupełnie inne środowisko. I po prostu Józef musiał cierpieć i to bardzo. Teraz przeczytamy wersety z 45 rozdziału. Wiersze od 1 po 3. Proszę, żeby ktoś głośno i wyraźnie przeczytał. 45 rozdział, od 1 do 3. Dalej w Księdze Rodzaju. Wtedy Józef nie mógł już opanować się bliżej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie, usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Dziękuję bardzo. Widzimy, jak Józef reaguje na swoją rodzinę. Pomimo tych wszystkich krzywd, które mu się zadziały, pomimo tego całych lat po prostu katorgi, którą on przeżywał, to kiedy w końcu może się ujawnić rodzinie, to co robi? Płacze. Co to oznacza? Że po prostu mu ich brakowało. Józef potrzebował swojej rodziny i się tak cieszył, tak po prostu emocje nim targały, kiedy już mógł się ujawnić, że nawet dwór Faraona usłyszał ten płacz. Widać, że jego serce było pogrążone w tej samotności, że on potrzebował tej rodziny, pomimo tego, że była tak dla niego straszna. I wyobraźcie sobie, jak Bóg po raz kolejny wspaniale po prostu pracuje nad tym, walczy z samotnością. Józef, który w końcu mógł być ze swoją rodziną. Jego rodzina, która zamieszkała w tej ziemi razem z nim. To jest niesamowity obraz tego, jak Pan Bóg walczy z samotnością. Teraz mamy trzecią postać, już trzeci obraz samotności. Uważam, że najgorszy i najtragiczniejszy. Jest to samotność Chrystusa na krzyżu. Wyobraźcie sobie ten niewysłowiony ból. Wyobraźcie sobie ten moment, w którym ludzie, którym ufałeś, opuszczają was. Kiedy was nie rozumieją i jesteś gnębiony, bity, praktycznie, że rozszarpywany. Zostajesz na krzyżu. I chciałbym wam przeczytać dwa fragmenty z
z tego, co pisała Ellen White o tym momencie. Będzie odnosiła się do fragmentu z Ewangelii Mateusza 27 rozdziału 46 wersetu. Słuchajcie tego. Czy miały kiedykolwiek miejsce takie cierpienia i ból, jaki znosił umierający Zbawiciel? To poczucie niezadowolenia jego ojca uczyniło ten kielich tak gorzkim. Niecierpienia ciała tak szybko położyły kres życiu Chrystusa na krzyżu, lecz napór grzechów tego świata i świadomość gniewu Ojca. Chwała Ojca i Jego podtrzymująca obecność opuściły Go, a ogarnęła rozpacz i okryła ciemność. Z Jego bladych warg wydał się okrzyk: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Aniołowie, świadkowie cierpień, na które nie mogli już dłużej patrzeć, zakryli twarze przed strasznym widokiem. Chrystus umiera. Chrystus w rozpaczy. Łaska Ojca została cofnięta. Aniołom zaś nie pozwolono rozjaśnić mroku tej straszliwej godziny. Mogli tylko spoglądać z podziwem na umiłowanego wodza, na majestat niebios, odbierający zgodnie z wolą Ojca karę za pogwałcenie przez człowieka ojcowskiego prawa. Patrzcie na ten obraz, w którym Chrystus jest sam na krzyżu i jest tak samotny. Już nawet nie mówimy o tej samotności, że nie jest tam, gdzie by chciał, tak jak Józef. Nie ma człowieka, którego by chciał mieć obok. To nie ten typ samotności. To jest najgłębszy typ samotności, jaki widział świat. Został totalnie oddzielony od Ojca. A przecież widzimy, jak dla Jezusa kontakt ze swoim niebiańskim Ojcem jest ważny. Ile On się modlił w nocy? 20 minut? 30? Nie. Całe noce. Jego modlitwa była potężna. Jego modlitwa była niesamowita. Jego łączność z Ojcem była po prostu nierozerwalna. Przecież mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I patrzcie na to. W tym najokropniejszym momencie życia Chrystusa, w tym najwyższym stadium samotności, właściwie nawet w tym ostatecznym potem stadium samotności, w którym znalazł się Chrystus, czyli w śmierci. Bo wydaje mi się, że śmierć jest tym największym odosobnieniem, tym największym stadium samotności. Widzimy, że Chrystus właśnie przeżywa to wszystko. Że samotność jest tak bardzo straszna, tak bardzo przeszywająca. Ale to jest niesamowite. Bo nawet na ten typ samotności jest nadzieja. Na ten typ samotności jest możliwość. A jest nią zmartwychwstanie. Ostateczne pokonanie samotności. Chciałem wam powiedzieć, że wydaje mi się, że samotności należy się trochę bać, bo nie jesteśmy do niej stworzeni. Nie mówię o momentach, w którym potrzebujemy na chwilę samotności, potrzebujemy na jakiś czas. Ale samotność na całe życie, samotność, w której po prostu ciąży nam, która jest taka długofalowa, nie jest dobra dla człowieka. Ale na szczęście właśnie Bóg troszczy się o to, żebyśmy nie byli samotni. Widzimy przykład Adama, w którym samotność jest zniszczona poprzez miłość, poprzez osobę, którą Adam kocha. Widzimy, że w przypadku Józefa samotność jest zniszczona poprzez rodzinę. A w przypadku Chrystusa ta straszna samotność, która jest jak taki lew, która po prostu jest groźna i właściwie nawet ma szpony, to jest zniszczona przez zmartwychwstanie. I jest jeszcze jeden sposób na samotność, wiecie? Jest jeszcze jeden bardzo ważny sposób na samotność, który Bóg nam dał, do którego Bóg nas uzdolnił, do którego Bóg pokazał nam, że mamy to robić. W 1 Tesaloniczan,
widzimy idealny przykład tego, co Bóg myśli o tej samotności. Jest tutaj właśnie list do Tesaloniczan, w którym napisano w 5 rozdziale od 10 do 11 wersetu. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Co zresztą czynicie? Kochani, co czytamy? Że co jest tym kolejnym lekiem na samotność? Co jest tym kolejnym remedium na bycie samemu? On umarł za nas, abyś my, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Widzicie, jak skonstruowane są te zdania? Nie jesteś ty. Nie jest ona, on. Jesteśmy my. Remedium na samotność powinien być Kościół. My sami dla siebie jesteśmy tą Bożą receptą, którą On zaplanował. My sami dla siebie. Kościół jest remedium na to, co jest tak straszne. Na tą samotność. Ten pierwszy blok pokazał nam, że Bóg chce, abyśmy się tej samotności wystrzegali. I dlatego teraz mówię do tych, którzy nie są samotni. Jeżeli widzicie kogoś samotnego, podejdźcie do niego, zadbajcie o niego, porozmawiajcie z nim. Wiem, że czasami jest fajnie pokisić się we własnym sosie, pogotować się w tym sosie, bo jest przecież ciepło, przecież jest dobrze, prawda? Ale jesteśmy powołani do czegoś większego, do tego, żeby dbać jedni o drugich, do tego, żeby się zauważać. Bo niekiedy jest tak, że po prostu, kiedy jesteśmy samotni, to ciężko nam zebrać się na odwagę, żeby podejść do kogoś, powiedzieć, że nam samotno. Niekiedy nie chcemy komu ingerować w kogoś życie. I dlatego te grupy, czy ta osoba, która nie jest samotna, powinna zainteresować się osobą samotną. Ale żeby nie było tak prosto, to wy, którzy jesteście samotni, to też należy, żebyście też wyszli z tą inicjatywą. Bóg nieraz mówił w swoim piśmie, nie bójcie się. To będzie ciężkie, to będzie wymagało energii, ale czasami straszne w tej samotności jest to, że czasami oblatuje nas strach, kiedy potrzebujemy pomocy w tej samotności. Starajmy się o to, aby kiedy czujemy się samotni, poprosić kogoś o pomoc. Jeżeli widzimy ludzi, którzy nie są samotni, to poprosić ich. Chodźcie, może mogę przyjechać do was, albo wy do mnie. Może spotkamy się, może pójdziemy razem na spacer. Czy moglibyśmy częściej się widywać, albo modlić, albo chociażby podzwonić, porozmawiać raz na jakiś czas. Każda z grup, samotni i niesamotni, muszą sobie wyjść naprzeciw. Muszą się zrozumieć. Co czasami jest trudne, bo samotni często nie pamiętają, jak to jest, kiedy się nie jest samotnym. A ci, którzy nie są samotni, często nie pamiętają, jak to jest być samotnym. I pamiętajmy, że nie zawsze wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Nie jesteśmy tacy jak nasz Pan, że jesteśmy wszechwiedzący. Dbajmy o siebie nawzajem. Rozummy się, abyśmy mogli wzrastać, aby Kościół mógł rosnąć, abyście byli silni i abyście wykonywali wolę Bożą, która zakłada ta wola Boża, że my wszyscy jesteśmy razem. Kochani, jesteśmy jednym ciałem. Dbajmy o siebie i cieszmy się, że mamy taką możliwość, że w tej sali siedzi tyle ludzi, że w tej sali jest tyle osób i że razem samotność nie jest straszna, bo razem
możemy ją zwyciężyć. Razem z Bogiem. Amen.